Cześć, to Wanda z w piłkę i zapraszam Was do mówienia wczorajszych wydarzeń piłkarskich z dnia 15 grudnia. Zapraszam. Kara dla rywali Legii Warszawa w lidze konferencji. Jak podaje TVP Sport, AZ Alkmaar za wydarzenia po stadionem z 5 października została ukarana grzywną 40 tysiącami euro. Polski trener zagra przeciwko Manchester City? Tak. Maciej Skorża, m.in. były trener Lecha Poznań i jego urawa Red Diamonds, wczoraj wygrała z Plapilawą 1-0 w drugiej rundzie klubowych mistrzostw świata. Zatem we wtorek zagrają półfinał z Manchesterem City. Jeszcze warto dodać, że Maciej Skorża właśnie chciał odchodzić z urawy Red Diamonds właśnie po tym sezonie, więc to będzie takie fajne skończenie jego przygody z Urawą. Życzymy awansu dalej. Trasa między włoskimi gigantami Polaka. Jak podają włosy dziennikarze, Piotr Zieliński miał się podobno zgodzić, prawdopodobnie, na ofertę z Interu Mediolan. Polak ma jeszcze ważny kontrakt do 30 czerwca następnego roku. Ma tam występować od następnego sezonu. A jak wyglądały wczorajsze mecze, na przykład Ekstra Klasy? Górnik Zabrze wygrał z Magno Poznań 3-0, pogoliła Hiokotyka, Pawlika i Podolskiego. Śląsk Wrocław wygrał Darby Dolnego Śląska z Zagłębiem Lubin 2-1. Dla Śląska strzelili Żuchowski i Erik Esposito, a dla drużyny z Lubina Munoz. A w naszej polskiej pierwszej lidze Rasowa wygrała z Odrą Opole 1-0 po samobójczym golu Piotra Rzemło. Czerwoną kredkę dostała Odra Opole, a dokładnie Szrek w 41 minucie. A w drugim meczu 2-0 wygrała Wisła Płock z Zagłębiem Sosnowiec. Pierwszego gola strzelił Laskowski, a drugiego gola w 94 minucie strzelił Fabian Hiszpański. I oto reszta wczorajszych wyników meczów. A oto dzisiejsze mecze Ekstraklasy, pierwszej ligi, Bundesligi i drugiej Bundesligi, La Ligi, francuskiej Ligę, Premier League i włoskiej Serie A. I to tyle na dzisiaj. Dziękuję jeszcze raz za oglądanie. Jak to my klasycznie widzimy się jutro. I widzicie właśnie znowu tutaj moje media społecznościowe. Zapraszam, abyście tam mnie zaobserwowali i szczególnie zasubskrybowali. A mówię to szczególnie, bo dzisiaj wleciał filmik z wywiad, a właśnie szczególnie wywiad z Macieja Plisem, piłkarzem LKS Łódź na YouTubie. Grałem w piłkę, jeszcze raz przypominam. I właśnie jak to ogląda się na TikToku, to zapraszam Was do zaobserwowania mnie i do polubienia tego filmu. Jeśli chcecie oglądać więcej takich filmów i przeglądów, powiedzmy, dnia wydarzeń piłkarskich z danego dnia, bo będzie tego więcej codziennie oczywiście. No i jeszcze raz dziękuję. Do zobaczenia jutro. Cześć.